Historia owoców zatrutego drzewa dotychczas nie była przedmiotem pogłębionego dyskursu politycznego, publicznego, nie była także tematem dla publicystyki i mediów. Być może na krótko, w 2005 roku wraz z bardzo radykalną nowelizacją przepisów postępowania karnego takim tematem była, natomiast zdecydowanie zagadnienie powróciło pod koniec 2021 roku wraz z informacją, że zastosowano wobec niektórych osób publicznych oprogramowanie szpiegowskie Pegasus. Dlaczego takie oprogramowanie zastosowano, to zapewne przez jakiś czas pozostanie tajemnicą, a my możemy się jedynie domyślać. Natomiast o tym, jak takie dowody mogły przysłużyć się postępowaniu karnemu oraz czy legalnie postępowanie karne wobec takich osób na podstawie nielegalnie pozyskanych dowodów mogłoby być prowadzone, na to pytanie odpowiedzą nasi goście. Goście cyklu Porozmawiajmy o procesie karnym, które poprowadzi adwokat Anna Kątnik-Mania 4 stycznia o godzinie 20. Natomiast to, co warto wiedzieć, to to, że w 1920 roku w sprawie Silverton Lumber amerykański Sąd Najwyższy po raz pierwszy w historii zajmował się zagadnieniem dowodów, które zostały pozyskane nielegalnie. Wówczas Sąd Najwyższy uznał, że 4. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie może być wyłącznie pustą deklaracją i musi zapewniać pełną możliwość obrony osoby podejrzanej i oskarżonej na każdym etapie procesu. Sprawa dotyczyła pewnej spółki, która działała nieco obok przepisów prawa podatkowego. I osoby, które były zaangażowane w jej prowadzenie, nie zgodziły się na wydanie jakichkolwiek dokumentów, które mogłyby świadczyć o ich winie. Niestety, organy ścigania wzięły sprawę w swoje ręce. Skończyło się to tym, że doprowadziły do aresztowania osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki, natomiast w tym samym czasie weszły do biur spółki i po prostu te dokumenty zabrały. Sprawy trafiły do akt postępowania sądowego, a sąd niestety zapoznał się z tymi dokumentami. Chwilę później do sądu wpłynęło zażalenie, które zostało uwzględnione pozytywnie, a dokumenty spółce zwrócono. Wcześniej jednak sąd zapoznał się z dokumentami i chwilę później zobowiązał osoby, które były odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki, do złożenia tych właśnie konkretnych dokumentów, o których posiadaniu już wiedział, do akt sprawy. Na tej podstawie wydano wyrok. Wyrok był skazujący. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i właśnie wówczas Sąd Najwyższy wypowiedział się o niedopuszczalności tego rodzaju działań, powołując się na 4. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. W tym czasie jeszcze nie nazwano tego zagadnienia jako teoria owoców zatrutego drzewa. Dopiero w 1939 roku, w kolejnej sprawie, która dotyczyła dość podobnego zagadnienia, była to sprawa Nordon, nazwano tę teorię i chwilę później zaczęła ona być stosowana, a nazwa upowszechniła się na całym świecie, w tym w Polsce. Takich i innych ciekawostkach usłyszycie oczywiście w trakcie spotkania we wtorek 4 stycznia o godzinie 20 z Anią Kątnik-Manią i jej gośćmi.